Patrzcie, ile to jest rzeczy. I to jest chloroform, on służy do usypiania. W tym odcinku odwiedzę opuszczone laboratorium. Dokładniej jest to zootechniczny zakład doświadczalny, który powstał na początku lat 50. Wnętrza obiektu skrywają dwa laboratoria, ciąg pomieszczeń biurowych, spore piwnice oraz kompletną ubojnię i chlewnię. Gdy wybiórczo przeglądałem pozostawione dokumenty, natrafiłem wzmiankę o sprzedaży terenu pod koniec 2011 roku, która sugerowała koniec działalności. Pokryło się to z informacjami, które później znalazłem w sieci. Zakład w latach 90. został przekształcony w spółkę z o.o., a niespełna 20 lat później została ona sprzedana w prywatne ręce. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Jeszcze nie wiem, co gdzie tutaj jest. Zaraz to odwiedzimy. W ogóle przypomniał się tutaj okoliczny pies. Też to jest zabawne. Rozejrzę się po terenie. Co tu się w ogóle dzieje, ale widzę, że ten budynek jest faktycznie mocno opuszczony. Wygląda to też, jakby to były takie stare PEGiery. Patrzcie, jest kolejne wejście i w takim razie widzimy, że pies to będzie nam towarzyszył całą wyprawę. Tutaj mamy takie duże chłodnie. A to, z tego co widzę, to jest taka tutaj prowadnica na mięsko, na takie tusze. Więc widzę, że to była po prostu jeszcze ubojnia. To może z tym laboratorium dozymetrycznym to ktoś tutaj się pomylił. A to jest ewidentnie ubojnia. Mam jakiś taki fotel, w ogóle w prześwicie takie same widziałem, że stoją. Widać, że praktycznie... A to ten pies, praktycznie całość sprzętu wyjechała. Jak robię takie pauzy, to możecie się domyślać, że wtedy po prostu nasłuchuję tła, co tam się dzieje. No bo w końcu jestem sam. Demolka mocno. Demolka, jeszcze obsrana skrzynka elektryczna. No tak, to jest generalnie pusto. Choineczka. Patrz, takie fajne lampeczki. Lampeczki, świeczuszki, ale już widać zdecydowanie nowsze. Drapak typowo PRL-owski. Jeszcze chipsy ktoś nie dojadł. Kolejne pomieszczenia. Jest przejście dalej. Są kolejne chłodnie tutaj, ale widać, że już te prowadnice zostały też zdemontowane. Centralka jakaś. Nie jest to centralka alarmowa, bo jedyne tutaj widać to zasilacz buforowy. O, swoją drogą jeszcze mógłby działać. I miejsce na akumulator. Pewnie podtrzymywało to jakieś... nie wiem, co mogę podtrzymywać. Ale możecie napisać, co może być w chłodniach do podtrzymywania, bo powiem szczerze, że przez chwilę myślałem, że wiem co, a potem jakoś myśl mi uciekła. Właśnie myśl mi uciekła pewnie przez to takie nasłuchiwanie. Można powiedzieć, że to jest takie zadanie kronie, które jest wywoływane co chwilę, żeby zamknąć jadaczkę na chwilkę. O kurczę, patrzcie na to. Ja za chwilę tu przyjdę. Jestem ciekaw, co się dzieje na dole. Mam nadzieję, że nic mnie tam nie zje. Patrzcie, jak to zarosło. Sporo tej piwnicy. Szczerze, nie lubię takich piwnic. Ale zaczynają się takie typowo schronowe wystroje. Tutaj pewnie jakieś szatnie były. Fujka. Patrzcie, to jest jakieś ubranie nawet. Oj, kolejne. Jakieś tam łazienki i tak dalej. Pewnie to prysznice. I kolejne drzwi. To z kolei ktoś przecinał kable i tak myślałem, że są aluminiowe. Dlatego nie zostały skradzione. Tam jest magazynek, a tutaj mamy kolejne pomieszczenie, w którym są już jakieś rzeczy. Emulsja alfa. Ciekawe, czy ma związek z promieniowaniem. No, Belux.
mrozoodporna jakaś zaprawa. Koszyki. Patrzcie na to, są jakieś dokumenty. Medycyna weterynaryjna, związki azotowe, skoroszyt, taka szafeczka. Sprawdźmy sobie na jeden z dokumentów, który będziemy mieli rok tutaj. I to jest 49. październik, rasa, hodowca. Nie wiem, co to jest rasa. Nazwa maciory, omega. Fajnie to nawiały nazwę. Numer prosięcy 4. Czyli tutaj były tusze prosiaczków. Smaczne prosiaczki. Co tu mamy? Nowe rolnictwo. Październik 1970. Mamy tutaj taki dwutygodnik. No. Widać, że to stare papiery. Lata 70. Czyli w latach 70. jeszcze to działało. W ogóle jakiś dziwny dźwięk słyszałem, jakbym miał nawigację włączoną, ale nie mam nawigacji włączonej. W ogóle to jest sygnał? No tak średnio bym powiedział. Kolejne pomieszczenie przed nami. Tutaj coś było, coś było. Pytanie co? Stawiałbym na jakiś agregat. Czy na pewno prądotwórczy, a nie chłodniczy? Tego nie wiem. No to jest dobre pytanie, czy to był agregat prądotwórczy, czy jakiś tam chłodniczy, bo mamy tutaj jakieś osłony pasków, czy może jakiś, nie wiem, kompresor. Kompresor raczej nie. Nie, nie w tym miejscu. Jaki warsztacik. Patrzcie, jak to wszystko jest przerdzewiałe. Tam w oddali widzę jakąś flagę. Spróbuję do niej dojść. Trzeba uważać. Jest dziura. Ile tych kloszy. Fajne te lampki są. Patrzcie. Odkurzacz. Jaki starusieńki. Ten to raczej nie zadziała. Jest to Alfa K2. Znów mamy do Alfy nawiązanie. Przeżarty. Tam jest flaga Polski. Matko kochana, jak ona jest obrzydliwie zniszczona. Ale tutaj, co to mogło być? Zabieram się z tej piwnicy. Wrócę do tego pomieszczenia, które wcześniej widziałem. Jest tutaj, to powiem szczerze, mnie straszy. Tu co widzimy, to jest rozdzielacz centralnego ogrzewania. Taki już zdecydowanie nowszy. To kolejny warsztacik, który naprawdę no mega, mega dawno nie działał. To jest jakiś zbiornik. Zobaczmy dalej. To kotłownia. Kotłownia, w której z tego co widzę są dwa piece, dwa kotły. O, Wisesman, to jest dosyć dobra firma. Z reguły kojarzę ją przy takich większych rozwiązaniach. To są kotły na olej opałowy strzelam. Może właśnie, może ten pojemnik to był zbiornikiem na olej opałowy. W sumie jest taki duży i jest niedaleko. Tu jest wejście, wyjście wody. Te rury takie większe na górze. Ale z kolei ta czerwona rura, co tutaj wystaje kawałeczek, to zapewne była właśnie do zasilania olejem opałowym. Choć mogę się tutaj mylić, bo z drugiej strony kojarzę często te kotły, że one miały gdzieś podłączenie z przodu. I może to jest właśnie wejście na olej opałowy. Tutaj mamy elektrozawór jakiś. Tak przynajmniej wygląda. No, możecie mnie poprawić. Z jednej strony pomyślałem sobie, że tam na górze. Ale tam na górze z kolei może być ten zawór bezpieczeństwa. No. Napiszcie mi w komentarzach, bo nie jestem ekspertem, nie oszukujmy się, ale wydaje mi się tak, że to jest podłączenie oleju opałowego do tego kotła, a tam był na tym, z tą czerwoną rurką właśnie zawór bezpieczeństwa, a wiadomo tam odpływ spalin. Wrócę tam, gdzie miałem wrócić. Jesteśmy w tym miejscu, które obiecywałem. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy, szafarak. Muszę sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. 15 U, a będzie coś koło tego. Patrzcie na to. Tutaj satel, zresztą się kojarzy, wiemy, że to są zapewne jakieś centralki alarmowe. To jest moduł odpowiadający za zdalne uzbrojenie, rozbrojenie. To jest głośniczek, taki piezoelektryczny, taka mini syrena. I co my tutaj mamy? Na czym to jest w ogóle zbudowane? To jest jakaś pamięć EEPROM. Z tego co widzę, jak tu jest ta cena naklejona, prawdopodobnie ona ma jeszcze to takie okienko,
do oczyszczania swojej zawartości. I procesorem jest Intel 1980. Ruszy w lodę. Naprawdę to jest mega stara centralka. To jest jakiś kolejny moduł. Cholera wie do czego. Nie mam zielonego pojęcia. A to jest pewnie nasz LM7805. Oczywiście on się zawsze tak grzeje, więc widać, że ktoś wpadł na dobry pomysł i przykręcił go do obudowy. Tylko warto pamiętać, że on ma minus na obudowie, więc żeby nie doszło dziś do zwarcia. Jaka klawiaturka. Matko kochana. Stara jak świat. Super security system. Ciekawe, czy był taki super. Kajmy dat. To jest... patrzcie, księga inwentarzowa. Muszę patrzeć, czy gdzieś tu jakichś danych nie widać. Patrzcie, 2007. Likwidacja środka trwałego. Tu mamy kartę środka trwałego. Zobaczmy, jaki środek trwały wyleciał z obiegu. Tu znów muszę pozamysywać dane, bo jednak są dane, więc będzie blur, ale wam przeczytam. To jest jakiś prezes zarządu. O kurczę blade. Przedmiotem w likwidacji jest budynek gospodarczy. Ja pierdzielę. To są z kolei też numery księg wieczystych, więc nadal będzie zamazane, ale określona jest wartość nieruchomości. Jest to 49 tysięcy złotych w roku 2007. Powiem szczerze, jak na działkę 1200 metrów, to tanio. Boże, czegoś tu nie doczytałem, bo wiecie, czytam to tak wybiórczo. A, bo to jest taki mały domek. Spiżarka, łazienka, kuchnia, pokój, pokój. No ale i tak, no za 50 koła działkę z budynkiem, kurczę blade, brałbym. Nie wiem, skąd bym wziął te 50 koła, ale zapracowałbym sobie. Ciekawe, czyli w 2010 coś tu się działo. Działeczka została sprzedana jakaś. Biogazownia, podstawowe informacje. Ale mi się w głowie zakręciło, jak się tak podniosłem. To są problemy wysokich ludzi. Co my tutaj mamy? Kolejne szafeczki. Ile mam baterii? Nadal godzinę pokazuje. Mam nadzieję, że Newell mnie nie zawiedzie. W ogóle powiem szczerze, miałem ostatnio z nim takie małe problemy, że mi ta lampa padała szybko, ale chyba to była wina ładowarki. Bo na razie działa bez zarzutu. Ale to nie jest lokowanie produktu, żebyście sobie teraz nie pomyśleli. Patrzcie na to, tu mam jakiś segregator. W segregatorku jest księga HCCP. Nie wiem, co to znaczy. Księga rejestracji świń. I to było jakieś małe statko świnek, pepek. Popek, pepek. Latają tam sobie jaskółeczki w kółeczku. Czy żeby deszcz będzie padać, skoro ja latają w środku pomieszczenia? Pewnie nie mogą stąd wylecieć, no ale może jak odejdę, to wylecą. To jest w ogóle jakaś centralka od czegoś. Mamy 4-3 wyjścia przekaźnikowe. Nie wiem, czym to mogło sterować. Wejście na dół, jest totalny bajzel. Pewnie z jakiegoś powodu jest zablokowana, jest pajęczyna. Znaczy była. Tam mamy jakieś część laboratorium, wydaje mi się. Tutaj była grzałka, tylko ktoś ją rozbił, nie wiem po jaką cholerę. To na papierów. No i patrzcie, nad czym działali. Oni tutaj pracowali. Nad czekoladkami, no normalnie, dosłownie jak w urzędzie. To na czekoladek zawsze jest. Znowu blur odlatuje i mamy rok 2011. Jest to faktura za ziemniaki. Zapłacili 255 zł, pół tony ziemniaków, sporo ziemniaków. Kolejna fakturka na odbiór odpadów. Już zobaczmy, że znajdziemy jakąś fakturę za Homa czy jakiś inny tam hosting. Boiler, worki, kurcze blade. Krucji, 25 koła. Zobaczmy na segregatory. Patrzcie, jest 2013 i nie ma więcej niż 2013. Odpalamy w mózgu sortowanie i najstarszy mamy z 2006. Tak. Nie, dobrze, 2008 jest najstarszy. A nie, dobra, jest jeden segregator, który jest od 1995. Czyli nadal już byłem na świecie, do 2005. Tyk. I mamy jedno z laboratorii. No, niestety jest mocno pusta. Tutaj mamy jakieś takie piecyki. Biznesplan doświadczonego Instytutu Zootechniki. No właśnie, to nie dozometryczna, tylko zootechnika. Patrzcie, ile fajnych szkiełek. Kurczę, blady, nie pamiętam, co jak się nazywało. To jest na pewno kolba. Inne pamiętam, są same kolby w sumie. A to są jakieś ampułki z... A, roztwór soli fizjologicznej.
Czyli jednak, to takie fajne bongo jakby. Sorry za takie skróty myślowe. O kurcze blade, patrzcie na to. Jakby dotykał, chronić przed światłem, środek szkodliwy i to jest chloroform. O kurcze blade. Chloroform służy do usypiania, z tego co pamiętam. Uwaga precyzyjna. Zakłady mechaniki precyzyjnej w Gdańsku ją wyprodukowały. Troszkę lat ma. I to jest jeden z piecyków. Tam jest drugi. Pewnie wygląda podobnie. I teraz pozostaje pytanie. Czemu te drzwi są tak zawalone? Troszkę mi się wydaje, że jest to wejście do tego laboratorium po prostu. Tym razem na tapecie mamy tymol. Nie wiem dlaczego jest tymol. To men? Nie wiem, powiem szczerze, bo jest nazwa trochę zatarta. A tutaj mamy monitor. Jakąś skrzyneczkę, chyba jakiś prostownik rozwalony, taki większy. I w sumie tyle. Tak, tam jest to laboratorium. Czyli będziemy musieli się bawić trochę w akrobatów. Czego nie lubię. I tam się wpakować. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. A to jest z kolei też były pewnie jakieś agregaty chłodnicze, które wyszły. Jest tutaj nasz pieseł, który już się widzę, że cieszy, że wróciłem. Co pieseł? Nie mam żarcia. Sam jestem głodny. Więc lepiej nie podchodź, bo cię zjem. Mam nadzieję, że on będzie szczekał, jak ktoś przyjdzie. Byśmy mieli zwerbowanego psa, który by tutaj nam pomógł. Jest to laboratorium. Niestety, jak widzicie, wejście wygląda następująco. Fajnie to wygląda. Zajebiste labo. Szkoda, że ktoś potłukł te niektóre rzeczy. Jak tu się wdrapać, żeby nie spaść? No przy tym parapet przynajmniej jest przyczepiony porządnie. Kiedyś to było. Także jestem w opuszczonym laboratorium. Patrzcie, ile to jest rzeczy. Jaka wielka kolba. Jeszcze jest ona podgrzewana, z tego co widzę. Mega, mega tu jest rzeczy. Zaraz się rozejrzymy, jakie tutaj mamy odczynniki. O, ciekawe co to jest. To wygląda, jakby służyło właśnie do takiego, można powiedzieć, masowego podgrzewania tutaj różnych roztworów. Po kształcie patrząc, znów będą kolby. Tutaj mógłbym powiedzieć, wbijajcie do kolba.pl, bo po prostu co drugie słowo będzie kolba. Jakaś kuchenka. Kurczę, wdrapowałem się przez to okno i dostałem właśnie zadyszki. Ach, ta kondycja, raczej jej brak. Co my tutaj mamy? Chcę się jakoś tutaj delikatnie wybrać. Mam dziurowe rękawiczki. Chyba się nie dowiemy, co to jest za czynnik. To jest w ogóle otwarty. Go zamkniemy. Wygląda trochę jak mocz. Kolejny sprzęt, wynik tłuszczu. Ciekawe co to było. A to już nie jest chyba waga. Chociaż, a nie, jest waga dalej. Kolejny piecyk. I kolejne rzeczy. Wodorotlenek sodu. NaOH. To też jest kolejne coś, co nie wiadomo. To jest znowu sodu wodorotlenek. Proszek rozpuszczalny w wodzie do stosowania u ryb słodkowodnych. Ciekawe, dlaczego te kulki były. Będę musiał się tu zatrzymać i porobić zdjęcia. Ponieważ nie chcę się drugi raz tutaj wchodzić. Zamówiłem strasznie, bo się powiem szczerze, zamyśliłem. I tak uciekł mi trochę wątek. Takie odpływy i takie trochę zlewnie. Jakoś to się ładnie nazywało, bo pamiętam, że też takie w szkole. A, to w ogóle w Almanerze kiedyś widziałem. Szafeczka i tu mamy kolejne coś i to jest C20H14O4. Coś takiego. Miernik pH. O kurczę blady, jakie to jest stare urządzenie. Ciekawe, jak właśnie był dokonywany pomiar pH, bo z tego co widzę, tutaj można wybrać napięcie aż do 1 V. Kurwa, czyżby to jakoś na podstawie oporności brało, czy coś w tym stylu, czy po prostu nie wiem. Możecie mi napisać, jak działa miernik pH, w sensie jak te pomiary w ogóle są dokonywane, bo powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, ale na to wygląda, że skoro jest napisane pH metr, to zapewne o to chodzi. No i niestety, jak widzicie, się rozpadało. Nasz czworonogi przyjaciel chyba spierdzielił. Stwierdził, że też nie będzie łaził w deszczu. A przed nami jeszcze są te dwa budynki, które chciałem zobaczyć. Tutaj myślę, że chyba wychodzenie na to krzesełko to będzie lekko głupie. Buty się trzymają, to jest najważniejsze. Bo wiecie, że właśnie w takich momentach bywa taka niemiła sytuacja.
plecach jeszcze mi się zaczepił. Wysokie buty, ja jestem wysoki, mam sprzętu w plecaku. Och, jak król. Odwiedziłem właśnie laboratorium. Zdjęć z tamtego miejsca nie wiem, czy zdążę zrobić, bo się rozpadało całkiem nieźle. Biegnę się gdzieś schować, biegnę. Idę szybkim krokiem, bo mi się biegać nie chce. Ale deszcz to jest nasz sprzymierzeniec w sumie. Dzięki temu nikomu nie będzie się chciało chodzić po terenie. Wejdziemy do jednego z tych budynków. Śmierdzi jak w chlewie. A to pewnie dlatego, że jest to chlewnia. Co jest najlepsze, zapomniałem nagrać TikToka w tamtym laboratorium. Zaraz coś wymyślimy. Że tutaj to już było częściowo oburzone. Na pewno są wycięte wszystkie te barierki, które dzieliły tą przestrzeń na takie boksy. Straszny jest zapach, ale popatrzeć na elektronikę muszę oczywiście. Co my tutaj mamy? To jest jakiś transformator. To jest dwoma. Na uzwojeniu pierwotnym mamy podział na 2 razy 120, to jest 115 V. Trzyżyłowy w ekranie, pewnie do jakiegoś czujnika czy coś w tym stylu. Jak strzelam, no bo przecież nie mam w głowie dokumentacji od każdego sprzętu. No ale tylko da się domyśleć, to było. To było pewnie wyjście do tego panelu, którego w ogóle nie ma. Jest. No to będzie napisane, co to jest w ogóle. O Jezus, fujka, tam jest pająk. Klima. Regular. Boże święty. Czyli jest to jakiś regulator temperatury. No czyli te czujniki to pewnie były czujnikami temperatury. A tutaj jest z kolei kawałek jakiejś płytki. Czyli te czujniki były pewnie takie analogowe. To jest mostek Greca. To pewnie był jakiś transformator toroidalny. Elektronika elektroniką, ale patrzcie na to. Mamy brygadzistę, ale brygadzista miał tutaj przyjemnie. Miał nawet swoje własne klatkę, swoją własną klatkę na rozdzielnicę. Enflocyna. Wyłącznie dla zwierząt. Ciekawe, dlaczego to jest. Nie jestem. Nie mam zielonego pojęcia o weterynarii. Możecie mnie wspomóc. Też, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, też zapraszam was do oglądania innych filmów. Kurczę, to w ogóle jest jeszcze piętro. Patrzcie na to. Meleksy. Jakie fajne, ale rozwalone. Ale jednak są. Raczej ich nie odpalimy. Zapewne nie mają już wielu potrzebnych systemów. Tam pod spodem w ogóle jest zawieszenie, to jest? Nie, chwila. A, bo w tym w ogóle już tego nie ma. Deszcz się wzmaga, tutaj były na pewno akumulatory. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda na zewnątrz. Wygląda tak, że jesteśmy... A, czyli te budynki są połączone, przynajmniej nie muszę wychodzić i moknąć. To mi się podoba. Tu są jakieś kolejne buteleczki, podejrzewam, że pewnie z tym specyfikiem, które widzieliśmy u brygadzistę. To jest chyba taka klatka do łapania tutaj prosiąt. Tak mi się coś wydaje. Przejdziemy jeszcze na drugą stronę i spróbujemy pójść na górę. Kolejne pomieszczenie, kolejnego brygadzisty zapewne. Ale to jest pajęczy, no to groma. Patrz, jakie stare opakowanie po fajkach. Nie spodziewałem się, że w ogóle ten budynek jest piętrowy. A mamy wyjście na dach. Dach sobie daruję. Nie chciałbym stąd spaść. To jest po prostu magazyn na paszę. To jest ta duża dziura, którą widzieliśmy od dołu. A tutaj są te sypy. Sypy, które pewnie służyły jako taki dozownik. Graty z wiaty. O! Co to jest w ogóle? Są takie styropianowe pianki. A to jest... To jest kawałek chyba takiego meleksa. Zobaczcie na to, to też jest meleks. Pocięty już w opór. Niestety pozbawiony silnika. Tutaj bezpieczniki, a to z kolei jest kanał. Więc tam nie będę szedł, bo się jeszcze do niego wpierdziela. Patrz, jaki gustowny żrandol. Także to już jest koniec tego odcinka. Ja was serdecznie zapraszam do komentarzy. Napiszcie, co sądzicie o tym miejscu. No i oczywiście dziękuję wam tutaj wartownikowi, Piotrkowi, Pelerynce, Sokole Oko, Mateuszowi za administrację mojego serwera Discord, na który was zapraszam. No i oczywiście dziękuję moim wspierającym, bez których byłoby trochę trudniej działać tutaj z eksploracją. Ale tak przy okazji, skoro jesteśmy przy ogłoszeniach, chciałbym was zaprosić na Urbex Fotografii, która odbędzie się 22 lipca. 22 i 23 lipca będzie pełno prelekcji, naprawdę. Będą ciekawe osoby, takie jak napromieniowani.pl, Urbex History, Sietra, Jan, Morden. Będzie naprawdę fajnie. No i co? No i w pozostałe dni, czyli
wtedy od tego poniedziałku do piątku będzie jeszcze po prostu sama wystawa po prostu czynna. Więc jeżeli nie dacie rady weekend, to chociaż wpadnijcie. Jak mi napiszecie na Instagramie, czy ja będę na przykład, to ja postaram się przyjechać po prostu tam, więc będzie też możliwość ustawienia się ze mną tutaj osobiście w Prześwicie w Warszawie, bo w sumie tego nie powiedziałem. Szczegóły od tego są w opisie. No i chyba tyle. Także linki w opisie. Do zobaczyska.